Zmiana wysokości podatku od nieruchomości może być korzystna dla osób, które nie wykupiły garażu czy miejsca postojowego. Ukazała się ważna informacja dla właścicieli mieszkań. Od 1 stycznia podatek od nieruchomości zapłacić trzeba będzie także od części wspólnych budynku. Zyskać mogą jednak ci, którzy nie mają miejsca garażowego. Według Głównego Urzędu Statystycznego około 46% Polaków mieszka nie w domu, ale w mieszkaniu. To właśnie właścicieli tych ostatnich czekają zmiany. Po pierwsze, od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące części wspólnych nieruchomości. Chodzi o klatki schodowe, korytarze, ale też place zabaw czy inne tereny rekreacyjne przypisane do budynku. Mieszkańcy bloków największej tczewskiej spółdzielni mieszkaniowej, która posiada ponad 9 tysięcy członków, pytają, jakie zmiany będą ich dotyczyć. Podatek od nieruchomości płacą lokatorzy wszyscy, którzy są zamieszkali w naszych budynkach. Dotyczy to powierzchni użytkowej mieszkania oraz pomieszczenia przynależnego, to dotyczy generalnej piwnicy. Oraz są także w budynku pomieszczenia wspólne, czyli mówimy pralnie, suszarnie, korytarze także i piwniczne. Nie wchodzi tu w skład tej całej opłaty za podatek od nieruchomości, opłatę za szyby windowe oraz za klatki schodowe. Czyli w budynkach niskich praktycznie wejście do nie nic nie kosztuje. Natomiast jeżeli chodzi o garaże, w naszym przypadku takiej operacji nie mamy, dlatego że nie mamy garaży wielostanowiskowych, czyli całe piwnice są przeznaczone, tylko są to każdy indywidualny, on stanowi odrębny własność lokalu. W przypadku spółdzielni zmiany nie będą tu wielkie. Dlaczego? Dlatego, że my już za piwnice płacimy. Za wszystkie korytarze, za pomieszczenie wspólne lokatorzy płacą. Może być pewna tylko drobna weryfikacja, ale tu jeszcze chodzi o konkretne powierzchnie, które mogą ulec jakimś tam minimalnym zmianom, ale to nie będzie rzutowało na opłaty. Za miejsca parkingowe, które znajdują się tuż pod blokami, płacą wszyscy mieszkańcy bez względu na to, czy korzystają z nich, czy też nie mają takiej potrzeby. Opłata ta zawarta jest w podatku od gruntu.